Niedawno mieliśmy okazję oglądać po polsku finałowy i ostatni odcinek Pory na przygodę, Razem w każdą przygodę. Epizod wyróżniało to, że całość działa się w odległej przyszłości po Finie i Jake'u, a głównymi bohaterami byli Shermie i Beth, czyli zupełnie nowe postacie, których nie poznaliśmy nigdy wcześniej. Poza tym, że odcinek jest niesamowity i polecam obejrzeć każdemu, kto jeszcze nie widział, pojawiła się bardzo ciekawa teoria. Wiele ukrytych wątków i scen w naszej ukochanej kreskówce świadczą o tym, że te dwie słodziaśne postacie to tak naprawdę reinkarnacja, czyli przyszłe wcielenie Fina i Jake'a. W takim razie zapnijcie pasy, bo ja jestem Cyprian i zapraszam was na tę niezwykłą teorię. Szybko chciałbym podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz udostępnienia. Jestem tu, gdzie jestem, dzięki wam i jeśli nie pomagalibyście mi tak, jak to robicie teraz, to mój kanał najpewniej by nie istniał i nie mógłby się rozwijać, no i by mnie tu nie było. To właśnie wcześniej wspomniane łapki w górę oraz subskrypcje motywują mnie najbardziej. Dziękuję jeszcze raz, ja jestem Cyprian i zaczynajmy. Warto zacząć od tego, że reinkarnacja zajmuje bardzo ważne miejsce w świecie Pory na przygodę. Bohaterowie kreskówki, zanim się urodzili, byli po prostu innymi żywymi istotami. I właśnie w odcinku Skarbiec z 5 sezonu mogli obejrzeć scenę, gdzie dowiedzieliśmy się o przeszłych wcieleniach Fina. W tym hipnotycznym transie powiedział, że w przeszłości żył jako kometa, motyl, kobieta szoko oraz jako to dziwne coś. Nawet on nie wiedział, co to jest. What do you see? I see my past lives. I was a comet, a butterfly, a thing. I don't know what that is. You remember anything about the scary lady? Scary lady. Yeah, I was her. She was riding a tiger and she wasn't scary. Jeśli chodzi o Jake'a, to Jesse Moynihan, twórca scenorysu Pory na przygodę, powiedział, że reinkarnacja naszego żółtego psa to właśnie ten tygrys od Szoko. Jest to bardzo prawdopodobne. Co za tym idzie, wszyscy bohaterowie kreskówki biorą udział w reinkarnacji. Przykładowo Lodowy Król, zanim się pojawił, mógł być na przykład pingwinem, a Królewna Balonowa motylem. Ale to tylko takie przypuszczenia. Przejdźmy w takim razie do Beth i Shermiego z ostatniego odcinka. Jak wiemy, Fern, gdy zmarł, zachował po sobie miecz, który Finn zakopał w ziemi. Później, na jego miejscu wyrosło wielkie drzewo, na którego szczycie znajdował się miecz Fina. Shermie oraz Beth w ostatnim odcinku, który dział się w odległej przyszłości, wdrapali się właśnie na to drzewo oraz wyjęli miecz. Ta scena wygląda przecież identycznie jak ta Fina i Jake'a. Może to właśnie świadczyć o reinkarnacji naszych bohaterów, którzy w przeszłości powtarzają to, co robili kiedyś. Nie jest to jedyny przypadek, bo Shermie oraz Beth żyli w dawnym domu Marceliny, a w jednym z pierwszych odcinków kreskówki, konkretnie Exmisja, Finn i Jake również zamieszkali w jej kryjówce. Pomiędzy nimi ogólnie występują duże podobieństwa. Beth wygląda prawie tak samo jak Jake, poza tym, że jest o wiele większa i ma ten dziwny róg, warto też zwrócić uwagę, że pomiędzy wcieleniami możemy ujrzeć podobne cechy. Szoko oraz Finn, jako naprawdę nieliczni bohaterowie Pory na przygodę, posiadali coś w stylu torby, która jest dosyć charakterystyczna w Krainie O. Co ciekawe, taki dziwny zbieg okoliczności, ale Shermie również ma torbę. Malutkie szczególiki, ale jednak. Osobowość Shermiego oraz jego zachowanie też dużo o nim mówi. Jest on bardzo zafascynowany przygodami, lubi mówić o Krainie O, o jej historii i o tym, co się w niej działo, zanim się urodził. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Finn zachowywał się dokładnie tak samo w pierwszym sezonie. Również był zafascynowany i podekscytowany wszystkim. Mimo tego, że nie mają podobnego wyglądu, to i tak uważam, że Shermie to przyszłe wcielenie Fina. Niezwykłe było także to, gdy znalazł on mechaniczne ramię Fina sprzed 1000 lat. Kolejny przypadek? Szoko swoją drogą również korzystała z protezy. Cała ta teoria jest bardzo optymistyczna, ponieważ w takim razie tak naprawdę nikt nie umarł w Krainie O, przecież cały czas pojawiają się nowe wcielenia. Co sądzicie o teorii? Napiszcie w komentarzu. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, za to, że ze mną jesteście, za te wszystkie suby, naprawdę dziękuję. To dzięki wam mój kanał może się rozwijać, dzięki wam pnę się do przodu, czasem wolniej, czasem szybciej, ale to nieważne. Nie mogę się doczekać 500 000, bo mam dla was naprawdę super niespodziankę, dzięki której dowiecie się czegoś więcej o mnie. Ja już nie przedłużam, obczajcie moje inne filmy, które są
są podane właśnie tutaj. Do kolejnego odcinka, żegnam się z wami, no i cześć!